tutaj jeszcze dwa zdania. Pod tym względem ta maszyna zaskoczyła mnie totalnie, bo tak jak mówiłem, nie jest dedykowana tylko osobom, które lubują się w dropsetach, ale możemy sobie wybrać też trening podstawowy i na przykład do mnie przemawia to bardzo, bym powiedział, nawet chyba bardziej niż ten sam dropset. Wybieram sobie ilość serii. Seria pierwsza, seria druga, seria trzecia, seria czwarta z panelu. Proste, bardziej prosto się nie da, tak? Wybieram sobie ilość powtórzeń. W pierwszej, powiedzmy, biorę sobie 12, enterek, ciężar, niech to będzie, powiedzmy, paka, hop, czas przerwy. Ustalam sobie, powiedzmy, 60 sekund. Ja lubię pracować tą 60, oczywiście w sekundach. I kolejną każdą serię w ten sposób możemy sobie ustawiać. Tu mogę sobie zrobić na przykład 10, mogę sobie zrobić 10 powtórzeń. Jezu, co ja tak coś nie trafię. Dziesiąteczka, hop, zaznaczyć, wybrać sobie kilogramów 80 na przykład, tak? Hop. Co ja, 80 czas. Też 60 sekund, tak? Staram się trzymać tą samą przerwę między seriami. 60-60 zaznaczam. I tak ustalamy sobie każdą kolejną serię. Ja zaraz wszystkie te serie ustawię i pokażę Wam, jak fajnie będę mógł sobie tutaj popracować, jak maszyna będzie pilnowała czasu, jak będzie informowała mnie o tym, że zrobiłem odpowiednią ilość powtórzeń i jak będzie mnie też informowała o tym, że przerwa moja się skończyła i czas zacząć kolejną serię roboczą.